Jesteśmy na przystanku Białystok Zielone Wzgórza. Jest to przystanek, który od 3 września zostanie udostępniony podróżnym. Jest to zupełnie nowe miejsce na kolejowej mapie Białegostoku, ponieważ w tym miejscu wcześniej znajdował się tylko tunel, którym mieszkańcy przechodzili pod torami pomiędzy osiedlami Zielone Wzgórza i Nowe Miasto. Natomiast od 3 września będzie można stąd wyruszyć w podróż. Jest to miejsce bardzo dogodne i bardzo w pozytywnym tego słowa znaczeniu specyficzne pod kątem kolei, ponieważ stąd można pojechać zarówno w kierunku Warszawy, jak i Bielska-Podlaskiego oraz Ełku. Jest to więc dobre miejsce, żeby wsiąść do pociągu albo przesiąść się dojeżdżając na transport miejski. Tutaj prace będą jeszcze kontynuowane, powstaje drugi peron, który również będzie zakończony do końca tego roku. Perony budowane tutaj są wyposażone w całą niezbędną infrastrukturę, która jest potrzebna podróżnym, czyli wiaty, ławki, pochylnie dla osób o ograniczonej mobilności, a jednocześnie te perony są zbudowane na wysokość 76 cm, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Perony mają długość 400 metrów. To ważne, ponieważ mogą się tu zatrzymać zarówno długie składy dalekobieżne, jak i pociągi regionalne. Ten przystanek zwiększy możliwości podróży koleją w Białymstoku, da nowe możliwości podróży mieszkańcom i jednocześnie przybliży Białystok osobom przyjeżdżającym do naszego miasta.